świętą w intencji ofiar obozu i byłych więźniów, którzy przeszli obozowe piekło, odprawiono 27 stycznia w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Tego dnia przypadała 69. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia. W modlitwie przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, biskup Roman Pindel. Ordynariusz modlił się za ofiary obozów, ale także za tych, którzy żyją, choć zatwardziałe serca wydały na nich wyrok. Biskup zauważał, że przyczyną zawziętego występowania przeciw drugiemu człowiekowi i posługiwania się przy tym logiką nienawiści jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To stan, który jest najbardziej tragiczny dla tego człowieka. Najbardziej tragiczny dlatego, że Bóg jest nawet bezsilny wobec takiego stanu serca. Bóg nie może przyjść z pomocą, bo człowiek zamyka to serce. Bóg nie może przebaczyć, bo człowiek mówi, że ja nie potrzebuję przebaczenia. Miłosierdzie Boże jest bezsilne w takiej sytuacji, kiedy człowiek mówi, gardzę miłosierdziem, nie potrzebuję, nie jestem winien, nic złego nie uczyniłem. Jak powiedział kaznodzieja, obozy funkcjonowały dzięki ludziom, którzy trwali w grzechu przeciw Duchowi Świętemu, którzy nie dopuszczali do głosu żadnych wątpliwości czy wyrzutów sumienia. W szczególności modlimy się za tych, którzy przeszli przez ten obóz, za tych, którzy na tym terenie zostali zabici, albo też zmarli w czasie przechodzenia, przenoszenia w innych obozach, czy też po wojnie do dzisiaj. I także za tych, którzy żyją, chociaż wyrok był zatwierdzony na podstawie podobnie fałszywego oskarżenia, jak w przypadku Jezusa. W modlitwie uczestniczyli m.in. żyjący świadkowie tamtych dni, byli więźniowie obozu, przedstawiciele lokalnej społeczności Oświęcimia oraz pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tego samego dnia w ramach uroczystości rocznicowych pod pomnikiem ofiar na terenie Auschwitz II-Birkenau psalm 42 opowiadający o tęsknocie za Bogiem i świątynią recytowali wspólnie duchowni chrześcijańscy i rabini. W szofar, tradycyjny barani róg pasterski, który według tradycji żydowskiej wzywa do pokuty, zadali przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotr Kadlcik oraz Itzhak Jaknin, przewodniczący Knesetu. W międzyreligijnej modlitwie udział wzięli Itzhak Herzog, członek Knesetu, który odmówił modlitwę Kadysz, oraz kantor Chaim Adler, który zaintonował modlitwę El Male Rachamim. Shalom miskavam Yamdu ligoralam lekeitza yamin Venomar Modlitwę Wieczny Odpoczynek odmówił ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel, a psalm 42 w języku hebrajskim recytował rabin Michael Shudrich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Tysztochach, al kein ez korcha mi eretz jardein, wicharmonim mehar mitzar. Tohom el tohom korei lekol cynorecho. Moja dusza tęskni za Bogiem, bo Bogiem żywym. Kiedy ujdę i ujrzę Boże oblicze, łzy stały się moim pożywieniem we dnie i w nocy. Duchowni chrześcijańscy, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego biskup Paweł Anweiler, reprezentujący Kościół katolicki biskup Roman Pindel oraz ksiądz Mitrat pułkownik Seriusz Dziewiatowski z Kościoła Prawosławnego wspólnie odmawiali ten psalm w przekładzie ekumenicznym.